W ogóle faceci lubią się puszyć, przebrać, być twardszymi. No i taki Albin, który według mnie troszkę udaje tego sarmatę z tym fryzurą, w ogóle w tym strojach, w tych pasach. Tymczasem wystarczy jedna kobieta, która mu zawróciła w głowie i zamiast słów macho po prostu lecą wersy wiersza mu z ust. Nigdy, Klaro, nie przyjdzie chwila wypłakana, kiedy balsam otrzyma sroga serca rana? Otrzymać może, ale nie ode mnie. No, chcieliśmy po prostu go jakoś ubarwić. Nie żeby był tylko snującą się parodią romantycznego kochanka, tylko żeby miał ten swój charakter i był pełen kipiących emocji, z którymi po prostu nie umie sobie poradzić. Ja kocham! Ja płaczę tak grzewnie! Ja się śmieję. Myślę, że Albin robi wszystkie błędy, jakie może tego facet popełnić w stosunku do kobiety. Wykłada od razu karty. Jak słuchać go nie chcę, co każesz, to zrobię. To radca, to profesor. Cóż zrobi? Puść sobie! Chciałem tutaj właśnie uwypuklić tą moją część natury, która jest nieradząca sobie właśnie z płcią przeciwną. Tak. To jest jakaś część też mojej natury. Dzięki, Gustawie, za twoje rozkazy! Spojrzała na mnie już 12 razy! Kochani, i tak musicie to przeczytać. To lepiej przyjdźcie na piw do kina, zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę te emocje aż kipią z ekranu. A później tak weźcie książkę do ręki i zobaczcie, jak wygląda to w całości. Natomiast my zrobiliśmy wszystko, żeby wam to uatrakcyjnić. Witam Państwa, nazywam się Borys Szyc, tu jest bardzo gorąco, dlatego że zapraszam Was wszystkich na premierę Ślubów Panieńskich w kinach od 8 października.